Siemanko, ja jestem Trisus i jako, że bardzo wam się spodobała seria Super Meat Boya, czyli inaczej mięsnego jeża Trisusa, to nagrywamy właśnie drugi odcinek. Jest to już poziom 6, o ile dobrze pamiętam. Tutaj mamy, widzę, jump boosta, więc już będzie trochę trudniej niż wcześniej. Chociaż mam nadzieję, że nie dużo trudniej, ponieważ gdy jest dużo trudniej, to jest dużo trudniej, a tego raczej nie chcemy specjalnie. O dobra, już wiem jak wskoczyć. Chyba. O dobra, chyba tędy. Pięknie. O, patrzcie, mamy już pierwsze mielarki do mięsa, czyli nie jest zbyt trudno. Znaczy, nie jest zbyt łatwo. Myślicie, że możemy tędy do... Ło! Dobra, to nie było trudne. Musieliśmy chyba to przeskoczyć, ale ja jak zwykle poszedłem na łatwiznę. Co jest? Za wysoko skoczyliśmy? Może stąd. Dobra, super. Super, super. Te levele są na razie dosyć łatwe z tego co widzę. O kurde. O nie. I zaczynamy od początku? Co? Ludzie, to jednak nie jest takie łatwe. Chyba jednak spróbuję już tutaj przeskoczyć tą mielarkę i zobaczyć, czy na chillu... Dobra, na chillu dajemy radę. Wtedy się bałem po prostu trochę przez to skoczyć, ale teraz już wiemy, czego oczekiwać. I możemy spokojnie tutaj skakać i sprintować przez te oto mielarki. Patrzcie, dobra, świetnie. O nie, są kolejne. To dla mnie nie jest zbyt zachęcające. Kurde, przez to też przeskoczymy? O fuck. No po prostu, Trisus, jesteś wielki. Dobra, ludzie. Tutaj nie widzę żadnego innego wyjścia niż skoczyć przez to. Kurde. Nie wiem jak to zrobić. Nie wiem jak to zrobić, to nie jest naprawdę łatwe. Nie wiem, czy mamy możliwość takiego skoku, aby nam się to udało. Bo przez to widzę, że nie jest źle. Tutaj wszystkie te przeszkody, ten cały parkour na tej mapce nie jest naprawdę trudny. Tylko, że wprowadzili właśnie te mięsnych wrogów naszych. I przez to naprawdę nie jest łatwo przeskoczyć. Powiedzcie mi, czy... Mamy tutaj może jakąś inną opcję niż skok przez to. Chyba nie. Fuck! Już chyba byłem blisko. Zdaje mi się, że skok przez to jest możliwy jak najbardziej. Tylko, że nie jest po prostu łatwy. Dawajcie. Proszę. Dobra, to można na chillu przeskoczyć, ale tamto ostatnie jest jakieś dziwne. Jest jakieś serio dziwne. Ten skok tutaj też jest dość dziwny. Pyk. No i jesteśmy znowu tutaj. Może jakbyśmy to przeskoczyli jakoś na ukos, albo którędyś da się to pominąć. Mamy Adventure Mod, więc niczego tutaj nie zcheatujemy, niestety. Dobra, zostaje nam skakać. Kurde! Ludzie, to już jest naprawdę dziwne. Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Ja nie lubię po prostu takich rzeczy, gdy nie wiem, jak coś przeskoczyć i nie wiem, czy to jest możliwe, czy może coś źle robię po prostu. A tutaj zrobili ten sufit i ciągle mnie spada na dół. Fuck. No i teraz już się, ludzie, zdenerwowałem trochę. I mi naprawdę teraz będzie wszystko trudniej szło już. Hop. Dobra, mi się zdaje, że ten skok tutaj to jest taki prokok skok. A może tutaj gdzieś jest przejście? Nie, raczej przejścia nigdzie nie ma. Nie, ludzie, tego się nie da przeskoczyć. Coś mi tak świta. Ale dobra, próbujemy, póki się nie uda. Mam nadzieję, że niedługo się uda.
Okej, okay, dobra, to... Kurde, no najgorsze jest to, że wszystko tutaj jest takie łatwe i tylko tamta jedna rzecz jest taka dziwna, strasznie. Tutaj mamy co? Exit to map. Nie będziemy exitować nic. Tak! Udało nam się! Ludzie! Nie wiem, czemu na F5 nam się udało, po prostu widziałem chyba wszystkie piksele bardzo dobrze, ale wreszcie to naprawdę... już po prostu byłem zły, że nie mogę tego przeskoczyć, a nagle jednak się wszystko udało. Wszystko nam się tutaj po prostu rozjaśniło w głowie. Fuck. Znowu mamy tutaj te mielarki. Jeszcze możemy gdzieś skoczyć? Nie. No po prostu, żem skoczył. Skok mojego życia to był. Powiem wam, że nigdy w życiu mi się tak nie udało świetnie skoczyć, że sprint bez sprintu. Tak, niestety. Życie takie jest, ludziska. Znowu mielarka mnie zjadła. Kurczę, w pierwszym levelu, w sensie w pierwszym filmiku w porównaniu do tego nam szło naprawdę świetnie w takim razie. No właśnie, o tym mówię. Przynajmniej spadanie nas nie zabija. To jest jakiś plusik zawsze. I dobra, stąd muszę przeskoczyć tam. Może znowu nam się uda patent z F5. Nie, teraz nam się nie udał patent z F5, tak jak wtedy. F5 to dalsze skoki. Dobra. Chociaż mi się zdaje jakoś, że serio, z F5 łatwiej jest przeskoczyć wszystko, ponieważ dokładnie można widzieć, co jest pod nami, ale tutaj niestety to jakoś nie działa. Kurczę, bo najgorsze jest to, że wiecie, że w Minecrafcie można maksymalnie skoczyć na 4 kratki. 4, dobrze mówię. A to właśnie są 4 kratki. I muszę robić tutaj niemożliwy skok. I znaczy teoretycznie możliwy, ale dla wytrawnych parkurowców, a nie dla małych mięsnych jeży jak ja. Ale dobra, nie poddamy się póki po prostu to nam się nie uda, bo to dla mnie ważne. Ja jestem, ludzie, uparty. Ja się nie poddaję tak łatwo, chociaż łatwo się denerwuję, ale... Tak! Tylko teraz, żeby nie było czegoś, co nas, wiecie, zniszczy tutaj. Dobra, dobrze, poszedłem. Już się bałem, że spadłem tam, gdzie zacząłem, bo jakoś źle przeskoczyłem, ale jednak nie. Jednak idziemy jak najlepiej. Wszystko idzie nam bardzo, bardzo dobrze. Ale boję się już następnych poziomów, ponieważ skoro ten był taki trudny, to jakie będą następne? No, trudniejsze, wiem, ale ile trudniejsze? Czy nie będą w końcu tak trudne, że nigdy ich nie przejdę na przykład i będę musiał prosić jakiegoś świetnego parkurowca, żeby mi pomógł z tą mapką? Raczej nie, ale... Fuck. Widzicie, jaki jestem słaby? Właśnie, dzień bez żebrania to dzień stracony, więc chciałem wam poprosić o łapkę. Was poprosić, znaczy się. I właśnie, czemu się prosi o te łapki? Otóż tak naprawdę, jeśli się o tym nie wspomnie, to nikt łapki w górę nie da. I jeszcze chciałem was zaprosić na mojego Facebooka oraz na grupę Jerzy Tritsusa, grupę dla moich widzów, na której naprawdę świetnie się bawimy. No, a to co ma być? Co, przepraszam bardzo. Przepraszam was bardzo, ale... Ale co? Co to ma oznaczać? Wyszedłem na samą górę. Wow! Dostaliśmy jump boosta. Tam się dostaje jump boosta, dobra. Już ogarniam. Mamy przeskoczyć kolejną maszynkę do mielenia, a jeśli nam się nie uda, to... Jest jump boost. Tutaj jest, widzę. Dobra.
nie wiem, czy spróbować, gdzie próbować doskoczyć, szczerze mówiąc. Szkoda, że nie da się zapisać w sumie tej mapki teraz. Nie! I idziemy od początku. Masakra. Kurde. Teraz to już nie będzie tak, że 5 odcinków w jednej mapce, tylko w jednej mapce będziemy przechodzić jeden odcinek. No właśnie. To jest strasznie trudne, ludziska. Strasznie bardzo trudne. Ale póki tego nie przejdę, tego levela, to nie kończymy. Więc odcinki z tego, może wam się to podobać, że odcinki będą długie. Dobra, jakoś to zrobiliśmy. Idziemy dalej. Kurde. I jeszcze ten parkour jest... ta mapka jest naprawdę trudna. To trzeba przyznać. Szkoda, że jest na single player. We dwóch by było dużo raźniej przechodzić takiego parkoura, ponieważ jak jednemu by coś wyszło, to by dało się tepać i cheatować i tak dalej, a tutaj to się nie da. Nie da cheatować. Przydałby się kolega nasz, dealerek, ksywka cheaterek. I pyk. Chciałem wam jeszcze przypomnieć, że 300 łapek pod filmikiem równa się następny odcinek. Z tej serii? Nie da się gdzieś tu wskoczyć? Już wiem. Tak! Ludzie! Udało nam się! Udało nam się to przeskoczyć! Super mięsny chłopiec. Chcę z nim zdjęcie. Bo nie udało nam się ostatnio zrobić z nim sobie ładnej fotki. Teraz nam się uda. Tak? Super? Dobra. Już mi lustrzanka daje znak, że odcinek jest za długi, więc klikamy na naszego mięsnego chłopca, żeby nas przeniósł do następnej mapki. I po prostu widzimy się w następnym odcinku, gdzie będziemy przechodzić tą mapkę, którą widzicie teraz. Nie jest ona łatwa znowu, więc powinno was to ucieszyć, ale pamiętajcie, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Myślę, że to by było na tyle. Na razie.